Witam wszystkich w piątym już odcinku z Gierki My Free zoo. Dla tych, co nie są zorientowani, o co tutaj chodzi, jest to gierka, w której prowadzimy swoje Zo i gram tu razem z widzami. Link do rejestracji znajdziecie na dole. Jeżeli nazwiecie się z końcówką Gazelo, możecie mnie zapraszać z końcówką, z początkiem, obojętnie, żeby będziecie mieli wniku Gazelo, to wtedy możecie mnie zapraszać także, jak zwykle, link do gry w opisie, jak to zwykle. I słuchajcie, w poprzednim odcinku odwiedzałam różne z... za nie wiem, moich widzów i właśnie widzę, że doma gazelo mi tutaj pomogła, dostałam gwiazdeczki jakieś i będziemy teraz otwierać booster. Słuchajcie, ja wyzeruję listę znajomych, więc będziecie mnie mogli od nowa zapraszać, bo wiem, że dużo osób mówiło, że nie może mnie dodawać, bo mam pełną listę znajomych. Ale pamiętajcie, że zawsze w komentarzu możecie wpisywać swoje niki, bo wiem, że tutaj widzowie razem się dodają, także to jest super. Ale tak jak mówię, teraz będzie ta lista wyzerowana, dlatego, żeby każdy, znaczy, żeby po prostu jak naj Więcej osób miało możliwość mieć mnie w znajomych, bo wiem, że chcecie. Otwieram sobie boostera. Mamy jedną e, talię, tak? Cztery karty możemy wybrać, czy trzy? Cztery. Słonik. Bym, 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 ten. Szympans. Trzy. Zając. O kurde, dobre karty mamy. Zachowaj karty. I patrzcie, i one mi tutaj trafiają. Tak? I szympansik. Nie, on gdzieś poleciał. Zodolarowa oferta specjalna. Jedyna w swoim rodzaju, ale co to jest? Nic nie chcę, żadnych ofert. Słuchajcie, na samym początku zobaczcie, już mamy prawie siódmy level. Ja tu na chwilę chyba pomiędzy odcinkiem byłam, tylko żeby nakarmić zwierzęta, i tam mi jakieś punkty przybyły za jakąś opiekę czy za coś. Dobra. Jak zwykle muszę przyciszyć, bo zlamy to za głośno masakra, więc wszystkich tutaj ładnie nakarmimy. Od tego zaczynamy. Dobra, nasze owieczki, bum, bum, bum. Daliście mi taką poradę, żeby owce w miarę możliwości przestawić do jednej zagrody. To wtedy mi się jedna zagroda zwolni na jakiegoś innego zwierzaka, więc to głupi pomysł nie jest. Mamy bardzo małe kasy, ale myślę, że to zaraz ogarniemy. Wybierzemy tutaj dochody z, z kasy, tak? No bo w sumie nie byłam tutaj odkąd nagrywałam, znaczy na pewno nie brałam pieniędzy. O, i widzicie? otrzymam wyróżnienie rozgrywka z PET i otrzymałam za to 500 punktów doświadczenia i z 1000 dolarów. I już jestem, słuchajcie, na siódmym levelu. Super! Cieszę się bardzo. Wybierz kartę, trąty i twój przeciel otrzymacie w prezencie. Jesteśmy na levelu siódmym, więc możemy sobie tutaj, słuchajcie, wybrać różne rzeczy, ale wybiorę to, bo to jest fajne. Okej, okay, nakarm wyżaków, tutaj jeszcze jakieś tego punkty. Yy, dobra, kończymy nasze karmienie. Tylko nie wiem dlaczego głosu tu nie ma. Hmm, coś tu się przycięło. Dobra, teraz powinien być. Ej, zwierzaki mi nie wydają odgłosu. A dobra, jest świnia, już mówi. E, tu wszystko zrobione do pawika. O, widzicie? Znowu jakieś punkty, i znowu jakiś hajs. Jak się tutaj karmi, i tak dalej, no to wiadomo. Na pewno zaraz będzie za dochody, za podlewanie, i tak dalej. No, i zobaczcie, już jesteśmy w siódmym levelu, także spoko. Zaraz, u, zaraz sobie umieścimy zajączka. I to wszystko. Hajsy, to co zbieramy, nie na początku, może, albo w sumie to nie ma różnicy, co będzie. Także możemy robić wszystko jakby w obecnie jakim kierunku. Tu wszystko jest zrobione, tu wszystko zabrane, pieniądze. <laughs> Trochę się mylę, bo tu jest dużo, widzicie, i tu nie wzięłam. Tu wzięte, tak, dalej. Zobaczymy właśnie ile mi to hajsu przyniesie. Widzicie, startowałam lekko ponad 1000 było. No a teraz bardzo spoko, myślę nie ma tu problemu żadnego. Oj, dostałam kolejne punkty za podlewanie. Widzicie, to jest naprawdę super sprawa. Czy tu zabrana kasa, tu zabrana. Dalej, ze, a ze śmietników trzeba też wyciągać, bo tutaj też jakieś brudy. Tylko oni tego właśnie w tych śmietnikach nie pokazują. To mnie trochę denerwuje, że tego nie ma. Okej, okay. śmietniczek, dobrze. Tu, tu, tu. I teraz następne. I hajsy. Zobaczymy, ile w kasie jest. 1500. No to fajnie. Będziemy mieli 10 tysięcy dzisiaj, czy nie będziemy mieli? Jak myślicie? Strzelajcie w komentarzu. Piszcie, piszcie teraz, ile mi się uda teraz zgromadzić kasy po tych wszystkich rzeczach. Tu jeszcze hajsiwo. Tu jeszcze hajsiwo. Tu. Tu jest. O, żeż mordę. Nie wierzę. Patrzcie, ile tego jest. Chyba wszystko, co? Chyba tak, chyba już wszystko się udało tu zrobić, że tak powiem. No szkoda, bo mogło być więcej tych pieniędzy, ale jest 8000, więc nie ma tragedii. Jakieś gwiazdki przyjaźni znowu. Ale w tym momencie, słuchajcie, <laughs> robimy tak, że wsadzamy zajączka. Tu jest zajączek, super. Dostaniemy jakieś za to punkty. Niestety, dalię różową też gdzieś posadzimy sobie. O, tu obok. Tu są dwie nawet takie podobne. I tak jak mówiliście, tą świnię mogę przestawić. O ile mogę, to to zrobię. Przestawiamy ją. Chyba to jest to. Przesuń zwierzaka. Dobra. One razem będą teraz. Tam mają też napój. No, owieczki też może spróbujemy. Przestawimy. Jak nie, to wrócą z powrotem. O, i mamy w taki sposób. Oto. No, i to się nie mieści. Za mało miejsca. Widzicie to. A mogę to sprzedać? Jest coś takiego? Usuń zwierzę. I teraz spróbuję. Nie, dobra, niech ona sobie na razie siedzi. E, tak to wygląda, tak to wygląda. Czy tu jeszcze możemy coś przedstawiać? Nie, bo każdy zwierzak, który był, to już jest jakby pojedynczo w klatce. Nie ma, że tak powiem, dwóch klatek z takimi samymi zwierzakami. Wiliście mi, żeby czytać, co ten koleś pisze, czyli ten doradca. On mi każe budować stację transportową, a ona kosztuje chyba właśnie te 10 tysięcy, więc nie wiem, zaraz to jeszcze sprawdzimy. Wbijajmy sobie do tego sklepiku. Mhm. To będzie tu? Pracownicy? Ok, do przeglądu. Do przeglądu. Stacja transportowa 10 tysięcy. No właśnie. Jak to rozwiążemy? Czy sprzedajemy jakieś zwierzaki? Spróbujmy sprzedać owieczkę. Da się coś takiego zrobić. Sprzedaj. Za 150. Kurde. To trochę mało no. Dobra, to sprzedajemy jeszcze jakieś zwierzaki. Zróbmy to. Co sprzedamy? Tamta była za 150, a zobaczymy za ile będzie. O, kozica. Za koza otrzymamy 300. No to zróbmy tak, że po prostu sprzedam różne rzeczy. No i wtedy weźmiemy sobie, słuchajcie, za ten hajs, y, tą stację transportową, czy jaką tam inną, co by tu jeszcze brać. Szympansy, nie, no on jest. Świnie. Wiem, co posprzedajemy. Posprzedajemy te kwiaty całe, bo one nam na nic nie są potrzebne, więc zobaczymy, czy się da je sprzedać. Co? 20. O, widzicie, to lepiej kwiaty, kurde, sprzedawać. No, żeś ja to jestem jakaś nienormalna. Mak żółty, sprzedaj. O nie, tylko za szóstkę? I za latarnię jest 300, słuchajcie, także spoko. Sprzedajemy latarnię, bo to jest dobry biznes. Teraz ich jeszcze poszukamy, bo na pewno gdzieś ona jest. Tu jest. Kolejna do sprzedaży. No, super. O, tą dalię mogę w końcu sprzedać. Ja nie wiem, dlaczego wtedy nie sprzedam. 375. Co ona jest taka droga? Nie widziałam. Dobra, jeszcze coś małego sprzedamy. Jakieś krzewiki tamte to będą tanie. Mak był też tani. Sprzedajmy może jakiś sklep, bo tutaj tych sklepów jest dosyć sporo i tak patrzę, który jest mniej więcej koło siebie. E, tu jest dużo, więc ten możemy sprzedać. O, a tu jeszcze jakaś kasa. A jeden. Eee, słabo! No i za ile można go sprzedać? Za 300. To nam bardzo mało brakuje. Kurde, naprawdę mało. Ajajaj! Co by tu sprzedać takiego taniego? To chyba było nawet tanie. Te maki. O, to są tulipany jeszcze no super. Sprzedaj. Za 9 No nie, Paula. Dobra decyzja po prostu. E, śmietniki zostawimy. Śmietnik możemy sprzedać właśnie. Albo ławkę. O, ławkę, ławkę sprzedamy. na, będzie droższa. Za 60. <laughs> Jak mało pieniędzy. nie. Już jest, jest, jest. Mamy, 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 mamy. Do przeglądu budynków i bierzemy stację transportową. Bo musimy ją kupić. Sprzedaj? Kup, kup, chcę ją kupić. Dobra, dobra, tu ją postawimy. Uwaga, ona się teraz będzie budować. Pozdro. 11 godzin! Gratulacje! Ja po to tyle tutaj siedziałam i sprzedawałam, żeby 11 godzin czekać. Nie wierzę. Co to jest? Umiesz kolejne zwierzę na wybiegu. No super, żebym miała jeszcze na to pieniądze. No jest 38 z dolarów, chciałam powiedzieć. Simoleonów, super, super. 21 tu mamy, tego nie możemy wypłacić. Może z tu coś możemy wypłacić. Jeden, ta super super pieniądze po prostu. No ja tak się cieszę z tego jednego, że ja naprawdę za to nic nie zrobię. <laughs> Świetnie. No to poczekamy chwilę, może to się da szybciej zrobić? Zakończ budowę, zapłać 12 diamentów. No na pewno. Mm, nie, no na pewno to się zaraz da jakoś przyspieszyć na 100%. No. Zobaczymy, co nasze zwierzaki potrzebują. Może jakieś punkty tutaj jeszcze zgromadzimy. Dobra, zajmujemy się naszymi zwierzeczkami, bo widzę, że one czegoś tam potrzebują, także jakieś punkciki od razu wpadną, to nie jest głupi pomysł. A przy, przy okazji trochę poczekamy, co się wyjaśni z tą budową, no bo bez przesady, no to, to było durne, żeby aż tyle czekać, no to naprawdę nie rozumiem. No widzicie, jakieś bonusy lecą, coś tam, coś tam. Tu nakarmić, tu się pobawić. Boże, przepraszam za mój głos, ja nawet nie wiedziałam, że mi jakaś chrypa złapie, dopóki nie zaczęłam mówić, więc masakra. Ale mam nadzieję, że chora nie będę. O, zobaczcie, kangurosy też chcą coś. Tu, 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 tu. I kozica? Też ona sama teraz została, więc jest trochę chyba smutna. Pawiczki. Nie płaczcie, o i ten zabawy. Więc w sumie chyba zrobiłam wszystko, co mogę z tymi zwierzętami i trochę punktów dobiłam. Nie no, słuchajcie, w takim razie teraz to bez sensu czekać na tą e, budowę. Co ja będę 11 godzin tu siedzieć? Nawet nie dali żadnego e, przyspieszenia, tak? E, ale w ogóle hardcore był ze sprzedażą tych rzeczy tutaj, żeby tylko mieć na to hajs, bo ja chciałam tutaj punkty dostać, bo za to właśnie nie wiem, ile tu mi brakuje. 5000, a za tamte chyba się właśnie z jakieś 1000 punktów dostaje, czy coś. E, także słuchajcie, ja zaraz usuwam wszystkich moich znajomych i od razu po prostu zapraszam Was do zapraszania mnie. Ja się nazywam Elo Gezelo, zresztą tutaj gdzieś tam na górze widzicie Elo Gazelo, tak? E, także link do gry w opisie, a ja tymczasem się z Wami żegnam i mam nadzieję, że fani będzie się grało razem ze mną i razem z resztą moich widzów. ZO! Jezu, myślałam, że mi to znikło. Ja tutaj gdzieś tam myszka jakaś tak poleciała i nigdzie to jest. Dobra, buziaczki. Do zobaczenia w następnych filmikach. Pa, pa!